Cześć, z tej strony Mateusz. Witam w naszej serwisowni. Razem z Centrum Rowerowym poruszymy dzisiaj temat miarek do łańcucha. Jak widzisz, miarek mamy kilka. Od takiej najprostszej po takie bardziej skomplikowane. Jaka jest różnica? Im miarka jest droższa, tym często ma więcej cyferek, napisów. Dzięki temu dokładniej możesz określić, jak wyciągnięty jest Twój łańcuch. Łańcuch to tak naprawdę bardzo dużo takich samych metalowych elementów. I w momencie, w którym naciskasz na pedały, on się rozciąga i z czasem ten wymiar jest troszkę inny. Łańcuch zaczyna nam inaczej chodzić po zębatkach, a one się zaczynają zużywać. Więc taki łańcuch raz na jakiś czas trzeba zmierzyć i wymienić. Taka najprostsza. Wkładamy tutaj, a potem jak wciśniemy w tym miejscu, łańcuch jest wyciągnięty. Proste. Ta ma dwa oznaczenia. 0,75 i 1,0 mm. Wkładamy z jednej strony, wciskamy z drugiej. Jak nam skoczy, o, a tu wskakuje dosyć luźno, to łańcuch jest do wymiany. Niemniej 0,75 to jest taka wartość już, że kaseta może nie zagadać z nowym łańcuchem. Wtedy przydają się takie precyzyjniejsze miarki. Ta ma 4. 4 osobne wskaźniki. 0,2, 0,5. 0,75 i 1. Ale jeżeli chcecie mieć precyzyjną wartość i chcecie dokładnie wiedzieć, jak bardzo wyciągnięty jest Wasz łańcuch, ta miarka załatwi temat. To pokrętełko pokazuje dokładnie, jak wyciągnięty jest ten łańcuch. Uwaga! O. 0,9. Ten łańcuch, jak i kaseta, po której jeździł, są do wymiany i prawdopodobnie przednie zębatki również się zużyły. Na szczęście, Wy nie popełnicie tego błędu, bo Wy z taką miarką możecie mierzyć Wasz łańcuch i w odpowiednim momencie go wymienić. Nowy łańcuch zawsze ma między 0,2 a 0,3 mm. To jest klasyk. 0,5, 0,6. Polecam wymianę. Podsumowując, miarka do łańcucha jest rzeczą niezbędną, jak pompka albo dętka zapasowa. Musisz to mieć. Łańcuch cały czas się rozciąga, więc warto go mierzyć, żeby też umieć mierzyć siły na zamiary. Także wymieniaj łańcuch, mierz go i dbaj o swój rower. To wszystko w tym odcinku. Masz pytania, propozycje na film? Pisz, to odpiszemy albo nagramy i Ci wyślemy mailem. Dzięki, do zobaczenia, wpadaj na sociale i zostaw suba.